Witam. Dzisiaj jeszcze postanowiłem pokazać, jak zrobić menu, żeby nasz program wyglądał jakoś tam ekstra. No i dołożyłem jakąś tam reklamówkę siebie. Dobra, od czego zaczynamy? W ogóle menu. Chciałbym, żeby było coś takiego jak menu bar. Czyli dokładamy sobie tutaj, to są te górne menu. Je sobie można nazwać tam file, tutaj jakieś tam o autorze. I je sobie można oprogramować. Ja dzisiaj pokażę, jak oprogramować to. Wystarczy tylko wziąć itemka, wrzucić tutaj, wziąć następnego itemka, znowu wrzucić tutaj. Można robić pod zespoły i na przykład my byśmy chcieli, aby to był nowy. Nowy, żeby się uruchamiał za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-N. Czyli wystarczy znaleźć tutaj przycisk N, zrobić Ctrl i OK. Koniec ma być za pomocą skrótu klawiszowego jakiego? Ctrl, powiedzmy Q, tak? Jest dosyć popularne. Ctrl Q. I teraz tak, wystarczy, jeśli chcemy nowy, no to co musi, żeby był nowy? Musimy wziąć, zamknąć te okienko i otworzyć nowe okienko logowania, tak? Czyli log window ma być nowe. Tak, a nasze okienko, naszą klasę robimy dispose. I tyle, tak? Gdy naciśniemy przycisk koniec, to mamy naszą klasę tylko i wyłącznie zamknąć. Zobaczmy, jak to działa. Najprostsza rzecz, jaką zrobiliśmy. Tak, nowy. O, nowy log window, aha, no oczywiście jest niezamknięty, ale okno działa, tak? Czyli okno jest otwarte. Problem polega na tym, że nie zrobiliśmy, żeby one było widzialne. True. I teraz tak, jak to działa? Połącz nowy, połącz koniec. Pach, zakończył się sukcesem, wszystko działa tak jak należy. To jest to. Następną rzeczą to jest pokazanie, co to jest menu, pop menu. Weźmy sobie jakieś pop menu, to jest to, które drugim klawiszem się uruchamia. I my byśmy chcieli zrobić, aby te pop menu wyskakiwały tylko na tabeli. Nasze pop menu nazwijmy je tabela, pop menu. I teraz tak, w pop menu byśmy chcieli, żeby były przyciski te same, które były tutaj, czyli odświeżanie, dodawanie i tak dalej. Wystarczy dodać itemki. Pierwszy będzie przyciskiem, tak jak tutaj, odśwież. Z dużej, w sumie. I on będzie odśwież item. Drugi będzie przyciskiem dodaj item i będzie dodaj. Trzeci itemek będzie usuń zaznaczone. Usuń item. I czwarty będzie edytuj item. Edytuj zaznaczone. I teraz tak, te menu byśmy chcieli, żeby były uaktywniane w tej tabeli. Czyli szukamy tutaj w naszej tabeli coś takiego jak o komponent pop menu. I wstawiamy je w nasze menu. I teraz nic innego jak tak. Gdy naciśniemy odśwież item, czyli gdy naciśniemy ten item, to co musimy zrobić? Musimy wywołać odśwież button. A, trzeba zobaczyć, jak on się nazywa. Oczywiście. Odśwież button jest zwykłym JButtonem, czyli zmieńmy go nazwę odśwież.
Świeży baton. I to mamy po prostu tak, jakby było to kliknięcie, czyli duplik. Następnie, gdy klikniemy na dodaj item, to ma być nic innego, jakbyśmy kliknęli na dodaj przycisk, tak? Czyli dodaj button. Duplik. Następnie usuń item. Usuń button. Usuń button. Duplik. No i ostatni. Edytuj. Edytuj button. Duplik. No i to jest to wszystko, tak? To są wszystko odnośnie menu. Sprawdźmy, czy to działa. Jest odświeżanie, pach, odświeża. I widać, że on naciska się ten przycisk fizycznie. Jakbyśmy chcieli coś tutaj zmodyfikować. Kwiat. I teraz jak klikniemy odśwież, no to się nie zapisuje, czyli Apple kwiat. I robimy Enter, robimy edytuj zaznaczone. I nie zaznaczył tego checkboxa. I to jest dosyć irytująca sprawa, ponieważ zmienialiśmy. Najlepiej, żeby jak coś zmieniamy, to żeby od razu zaznaczał się checkbox. Zmodyfikujmy to od razu. Zróbmy tutaj sobie... tak, zróbmy eventa. Ja go dzisiaj sobie sprawdzałem i go znalazłem, bo też mi to irytowało. To jest event, gdzie jest component add. Tak, czyli to jest dokładnie ten event. On, gdy coś się modyfikuje, to on, ten event działa. Wystarczy teraz wiedzieć, co mamy modyfikować. Czyli tak, modyfikujemy, gdy tylko te kolumny, ta kolumna i ta kolumna jest użyteczna. Czyli musimy sprawdzić, gdy tabela.getModel. I get model nie potrzeba. Gdy na tabeli jest takie coś jak is column selected. I my mamy zerówka, to jest boolean, jedynka, czyli mamy dwójkę. I teraz tak, my musimy sprawdzić, czy te trzy kolumny, któraś z nich, czy czasami nie jest zmodyfikowana. Czyli wystarczy... gdzie ja na klawiaturze to mam? O, znaczek lub. I sprawdzić to trzy razy, tylko imię, nazwisko i oczywiście wzrost. Czy czasami ktoś nie przemodyfikował tych zmiennych? Jeśli przemodyfikował te zmienne, tak, czyli jeśli gdziekolwiek kliknął, to trzeba sprawdzić, który wiersz został zmodyfikowanym. Czyli musimy przelecieć to wszystko po wierszach. Czyli musimy przelecieć całą tabelę. Nie ma innej opcji. Int i równe 0, gdzie i jest mniejsze od tabela. Get row count i plus plus. I musimy przelecieć. I co w tam sprawdzić? Sprawdzić czasami, czy czasami jak jest za mało osób, to czy ten indeks tutaj istnieje, czy czasami on nie jest nulem. Czyli gdy tabela.getModel.get value i wiersza i jedynka, czy czasami nie jest nul, tak? Bo jeśli on jest nul, to znaczy, że nie ma w ogóle takiej tam osoby i nie musimy nic robić. Ale jeśli jest różne od nul, to znaczy, że jest ta osoba. I trzeba czasami sprawdzić, czy tabela kropka is row selected. Czy czasami w tym wierszu, czy ten wiersz nie został zaznaczony? Jeśli został zaznaczony, to tabela.getModel.setValue
ma być true w wierszu takim i zerowym pinie. No i sprawdźmy, czy to działa. Bach, od razu się zaznacza. Jak chcemy odznaczyć któryś, czyli nie chcemy, żeby był modyfikowany, to sobie je odznaczamy. Działa idealnie. Problem jest w tym, że o, jak przesuniemy tutaj, no to już jest lipa, tak? Trzeba po prostu zblokować przesuwanie tego czegoś i będzie wszystko ok, będzie wszystko tak, jak chcemy, żeby to robić. Weźmy sobie w component init. Zblokujmy to. Tabela. I teraz tak, to chyba jest get coś tam header. Get tabela header, o, kropka, set coś na tu. To jest to. Set where the column, ok. I tutaj będzie na false pewnie. Teraz to będzie zblokowane. Program będzie działał już jako taki. Nie można tego zblokować, przesunąć, ale będzie można to przesuwać i sobie rozkładać. I teraz tak, jak coś będziemy modyfikować, a kwiat, to już nie będzie nam to denerwowało, bo sobie robimy tutaj edytuj zaznaczone, odświeżanie. No i teraz już to od razu będzie ten checkbox, wszystko fajnie śmiga. No myślę, że to się komuś przyda. Było to kilka irytujących takich rzeczy. No i co? Do następnego.